tu zabrać ten park, no dla mnie to jest rzecz nienormalna, to ktoś nie myśli zupełnie. Tylko chyba czeka na wybory, żeby akurat go wybrali, bo tak czy inaczej. Ja nie wiem, co to będzie. A słyszeliście, panie, że ta droga ma być drogą pożarową? Ta droga? Od Chodeckiej aż do Pobożańskiej? Ta nie, droga. Nie ta słyszałem. Zieleń ma być zlikwidowana aż od samego O nie, to już nie, to nie fajnie. No bo to taki jest zamysł urzędu, żeby tą drogę utwardzić. To już nie fajnie. To mi się wam nie podoba, takie coś. Mieszkam na Brudnie od 70 roku, no to widzę po prostu, jak te drzewa rosły. Na początku to było, no tutaj to było, powiedzmy, pole. No dla dzieciaków to była raj, no bo to ja pamiętam, jako dziecko tu przychodziliśmy, tu były drzewa owocowe, to było... No ale to powstawał park stopniowo i teraz wyciąć drzewa po to, żeby zrobić drogę pożarową, zwęzić niby ulicę Kontratowicza, bo środek zwęzili tej zieleni, która no nie była potrzebna, bo to było kiedyś podobno z myślą o opuszczeniu tramwaju. Tak, tak. No to zamiast ewentualnie ulicę przesunąć i zrobić drogę przeciwpożarową, to kasować drzewa w parku, żeby zrobić drogę przeciwpożarową, no to jest jakieś dziwne. Po co wydawać tyle pieniędzy, jak już i tak remontowali ulicę, to trzeba było ją zamiast zbliżać do parku, to oddalić od parku i wtedy automatycznie droga pożarowa powstaje. A w ogóle gdzie te konsultacje się odbywają? Bo przecież ogłoszenia... Nie, pewnie. Nigdzie nie ma żadnych ogłoszeń, żeby jakieś zebranie, żeby się wypowiedzieć. No absolutnie. Słyszałyście panie o tym, że tutaj na górze właśnie, za schodami, ma być droga przeciwpożarowa? No właśnie coś czytałam w internecie i tak nie bardzo rozumiałam. Rozumiem, że musi być jakiś dojazd ten, ale dlaczego droga przeciwpożarowa przez park ma przebiegać, no to tego to nie bardzo rozumiem. Można zrobić jakąś tam awaryjną, no ale to są szerokie alejki, to gdyby się coś działo, to strasznie i tak ma możliwość dojechania. Ta droga ma mieć 5 metrów szerokości. No nie, to o takiej szerokości to ten, bo... No bo mówię, no jest główna jedna taka, no to ja nie widzę ten przeszkód, żeby w razie czego jakby coś się działo, żeby strasznie dojechało, ale właśnie słyszałam, że... Tak przeczytałam i tak mówię, czy to jest możliwe, żeby jeszcze przez park, który jest no jedną praktycznie taką zielenią... Dla nas to znaczy, jeszcze ja mieszkam powiedzmy przy blokach, gdzie jest dużo zieleni, ale obecnie co się buduje, to jest sam beton, ani drzewa, ani kawałka podwórka dla dzieci i tu jeszcze zabrać, no bo to można powiedzieć, że zabrać park. No, to jest w ogóle do niczego niepodobne, żeby tu droga była. Absolutna, trzeba to coś robić, żeby nie. No gdzie to park zabrać ludziom? My oddychać? To jest dla mnie niemożliwe. A to gmina coś wie? No to właśnie Urząd Dzielnicy to propaguje. I niebawem będzie już przetarg ogłoszony na no rozum już tak, pod to metro, nie? Dobre metro, ale tyle zieleni jest zabranych, nie? Ja tam w pobliżu mieszkam, nie? I jeszcze tu zabrać ten park, no dla mnie to jest rzecz nienormalna, to ktoś nie myśli zupełnie. Tylko chyba czeka na wybory, żeby akurat go wybrali, bo tak czy inaczej. Ja nie wiem, co to będzie. Więcej zieleni, więcej. Więcej, bo jest, trzeba oddychać. A jeszcze mi przyszło... Drzewa są piękne. Przede wszystkim tu te drzewa wszystkie są piękne.